siedzibie lokalnej grupy działania TUR w Krywonach miało miejsce podpisanie umowy ramowej na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027. Do Krywon przybyli wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Izabela Mroczek, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Małgorzata Blok, prezes Wielkopolskiej Sieci LGD oraz włodarze gmin członkowskich. Gminę Kościelec reprezentował wójt gminy Dariusz Ostrowski wraz z delegacją. Szanowni Państwo, dzisiaj myślę, że ważne wydarzenie, jeśli chodzi o lokalną grupę działania TUR, ponieważ w styczniu podpisujemy umowy z lokalnymi grupami działania. Mamy 30 lokalnych grup działania w Wielkopolsce. W sumie dla 30 lokalnych grup działania w Wielkopolsce mamy 128,5 miliona euro. To są konkretne, wymierne środki. Mało tego, dzięki temu, że jest 30 lokalnych grup działania, możemy mówić o zrównoważonym rozwoju województwa, bo za pośrednictwem tych grup te środki trafiają w konkretne miejsca. Jak trafiają za pośrednictwem Tura, to trafiają do powiatu tureckiego w części, bo tam Tuliszków jest w innej grupie, ale za to na przykład jest Kościelec i to się wszystko wyrównuje. Chciałbym na to zwrócić szczególną uwagę, bo to jest bardzo ważne. Akurat w Państwa przypadku myślę, że to Państwo, gdzie jak gdzie, ale tutaj Państwo to doceniacie najbardziej. 3,5 miliona euro dla lokalnej grupy działania TUR. To są środki na wdrażanie, ale również na konkretne propozycje, które są zawarte w strategii rozwoju. I to jest chyba bardzo ważne. Te pieniądze będą wdrażane na terenie działania Państwa właśnie gmin. To myślę, że Pani Prezes o tym powie i mówię tutaj zarówno o miejscach pracy, o mikroprzedsiębiorstwach, ale też o innych działaniach, które Państwo chcecie zrealizować. To jest dla nas najistotniejsze. Pani Prezes, chciałem pogratulować na Pani ręce, ale dla całego zespołu też, bo który się tu pięknie uśmiecha, bo jak jest dobry zespół, to jest też sukces. Myślę, że to zawsze trzeba podkreślać. Także Pani Prezes, bardzo serdecznie gratuluję. Życzę dobrej realizacji tej strategii, bo to jest bardzo ważne. Chciałem podziękować również wszystkim lokalnym grupom działania za to, że podeszli tak po wielkopolsku do sprawy. Pani Prezes to już słyszy po raz kolejny, ale... Ale za każdym razem się cieszę. Ale chcę Państwu powiedzieć, że jest 30 lokalnych grup i jest pierwsza, jest 30, no tu jest pierwsza akurat już Pani Prezes. Wiem, że już zdążyła się pochwalić, dużo wcześniej ma czym, ale zależało mi na tym też, żebyśmy nie podchodzili do tematu ambicjonalnie, że będziemy się odwoływać, w niektórych województwach miało to miejsce, że nam nie pasuje, no, TUR nam nie pasuje, że jest na pierwszym miejscu, to się odwołamy, może ich przeskoczymy. Tego tu u nas nie było, bo podpisuję umowy ze wszystkimi grupami. To jest dla mnie najważniejsze i najistotniejsze. Także, przepraszam, taka refleksja, Pani Prezes, bo no, akurat jesteście na tym pierwszym miejscu, to fakt. Ale chodziło o to, że podpisuję umowy ze wszystkimi. Na to zwracam uwagę i Pani Prezes, dziękuję za to podejście po wielkopolsku, czyli racjonalne. Umowę na realizację lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 podpisali Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Magdalena Ciołek, prezes Turkowskiej Unii Rozwoju TUR i Karol Mikołajczyk, wiceprezes Turkowskiej Unii Rozwoju.